Święta to czas niestety kradzieży, czas często taki refleksyjny, depresyjny dla wielu osób, czas złodziei kieszonkowych, pomijając, że jest to piękny czas, ale bardzo dużo incydentów związanych z tym okresem przedświątecznym, niemiłych incydentów się zdarzyło. Jak zapobiegać na przykład, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zapobiec złodziejom kieszonkowym i co ostatnio sprawiło, że wydarzyły się takie tragedie związane z atakami nożowników? No faktycznie, w ostatnim czasie w powiecie opolskim doszło do dwóch bardzo poważnych zdarzeń. Pierwsza sytuacja to z ostatniego piątku, gdzie po godzinie 13 otrzymaliśmy informację, że na jednej z ulic w centrum Opola miało dojść do ataku na starszym mężczyźnie. Jak ustalili policjanci, 82-latek chwilę wcześniej wyszedł z placówki bankowej, gdzie pobierał po prostu pieniądze. Do niego podszedł nieznany mu mężczyzna, zaatakował, dźgnął go nożem i próbował wyrwać mu właśnie saszetkę z pieniędzmi. Po tym, jak mu się to nie udało, ten mężczyzna uciekł z tego miejsca. Tutaj od razu policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej rozpoczęli swoje działania i tak naprawdę w krótkim czasie, po kilku godzinach, ten podejrzany 53-latek, mieszkaniec województwa śląskiego, został przez naszych policjantów zatrzymany. Ten mężczyzna został już tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. On również usłyszał bardzo poważne zarzuty, bo mówimy tutaj o zarzutach usiłowania zabójstwa, usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Tak naprawdę wiemy, że ten mężczyzna działał w warunkach recydywy. Tak więc grozi mu tak naprawdę nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Natomiast druga sytuacja, znacznie poważniejsza, to sytuacja z niedzieli 17 grudnia, gdzie w Tarnowie Opolskim do grupy osób podszedł nieznany im i zamaskowany mężczyzna i zaatakował dwóch z nich nożem. Po całej sytuacji ten mężczyzna również uciekł z miejsca. No te osoby podjechały do szpitala, no i wtedy tak naprawdę otrzymaliśmy informację o tym ataku. No tutaj policjanci od razu rozpoczęli swoje działania. Zabezpieczyli ślady, zabezpieczyli monitoring z miejsca tego zdarzenia, przesłuchali świadków. No i po kilku godzinach, około godziny 15 tego samego dnia, policjanci zatrzymali podejrzewanego 47-latka. No niestety w wyniku poniesionych obrażeń 18-latek, ten zaatakowany niestety zmarł w szpitalu. No i teraz pod nadzorem prokuratury prowadzimy dalsze czynności właśnie wyjaśniające w tej sprawie. Jeśli natomiast mówimy, w jaki sposób chronić się przed takimi zdarzeniami, no to są bardzo dynamiczne, bardzo niebezpieczne sytuacje. No przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby na zakupach, jeśli wybieramy się, nigdy nie pokazywać, że mamy przy sobie większą gotówkę. Warto tak naprawdę korzystać tutaj z kart, no nie pokazywać kosztowności, no nie obnosić się po prostu z rzeczami wartościowymi. No i tak naprawdę zawsze zachowywać czujność w takich sytuacjach. No i jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś nas okradł, ktoś próbował od nas zabrać pieniądze, no o takich, jak najszybciej o takim zdarzeniu poinformować policjantów, żebyśmy mogli, tak jak w tych przypadkach przeze mnie opisanych wcześniej, odpowiednio zareagować.